nasze nastrzyja, módl się za nami, zdrowaś Maryja. Niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja, módl się za nami, zdrowaś Maryja. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Łaska i pokój od tego, który jest, który był i który przychodzi, niech będą z wami wszystkimi. Rozpoczynamy ten dzień od modlitwy, od najważniejszej sprawy, jaką jest złożenie Bogu ofiary eucharystycznej, uwielbienia Go za wielkie dzieła i dary, które nam daje. Tu na tym świętym miejscu chcemy złożyć nasze intencje, nasze sprawy i wyznać naszą wiarę, tak jak dzisiaj to usłyszymy w Słowie, aby poprosić Bożą Rodzicielkę Maryję, która nosiła Słowo w swoim sercu i wydała na świat w darze Zbawiciela Jezusa, by i ono było owocne w naszym życiu. Księża współkoncelebrujący składają we własnych Bogu znanych intencjach. Ja też proszę o łaskę błogosławieństwa dla parafii świętego Wojciecha w Kruszewie, dla wszystkich parafian chorych, cierpiących, o łaskę też darów dla wszystkich spotkanych ludzi, życzliwych przyjaciół i dobrodziejów, by Maria wyprosiła obfitość łaski. Uznajmy grzechy, zaniedbania, słabości nasze, aby z czystym sercem złożyć Bogu nasz dar modlitwy. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty rodzicielkę Twojego Syna ustanowiłeś także naszą Matką. Spraw, abyśmy nieustannie trwając w pokucie i na modlitwie za zbawienie świata, mogli coraz skuteczniej szerzyć Królestwo Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Rodzaju. Bóg pobłogosławił Noego i jego synów, mówiąc do nich: bądźcie płodni i mnóżcie się, abyście zaludnili ziemię. Wszelkie zaś zwierzę na ziemi i wszelkie ptactwo podniebne niechaj się was boi i lęka. Wszystko, co się porusza na ziemi i wszystkie ryby morskie zostały oddane wam we władanie. Wszystko, co się porusza i żyje, jest przeznaczone dla was na pokarm, tak jak rośliny zielone daje wam wszystko. Nie wolno wam tylko jeść mięsa z krwią życia. Upomnę się o waszą krew przez wzgląd na wasze życie. Upomnę się o nią u każdego zwierzęcia. Upomnę się też u człowieka, o życie człowieka i u każdego, o życie brata. Jeśli ktoś przeleje krew ludzką przez ludzi, ma być przelana krew jego, bo człowiek został stworzony na obraz Boga. Wy zaś bądźcie płodni i mnóżcie się, zaludniajcie ziemię i miejcie nad nią władzę. Potem Bóg tak rzekł do Noego i do jego synów: oto ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie, z wszelką istotą żywą, która jest z wami, z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi.
jakie są przy was ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze, tak iż nigdy już nie zostanie zgładzona wodami potopu żadna istota żywa i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię. Po czym Bóg dodał, a to jest znak przymierza, które ja zawieram z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy. Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią. Oto Słowo Boże. Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię. Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię. Poganie będą się bali imienia Pana, a Twej chwały wszyscy królowie ziemi. Bo Pan odbytuje Syjon i ukaże się w swym majestacie. Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię. Pan przychyli się ku modlitwie opuszczonych i nie odrzuci ich modłów. Należy to zapisać dla przyszłych pokoleń. Lud, który się narodzi, niech wychwala Pana. Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię. Alleluja, alleluja, alleluja. Twoje, Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów, za kogo uważają mnie ludzie? Oni mu odpowiedzieli, za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr, ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać. Lecz on obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami. Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Oto słowo Pańskie. Za kogo wy mnie uważacie? Piotr mu odpowiedział, ty jesteś Mesjasz. Drodzy bracia kapłani w posłudze, drodzy bracia i siostry, to pytanie
angażuje całego człowieka. Angażuje do odpowiedzi wobec Boga: Ty jesteś Mesjasz. A wyznając te słowa, od razu dajemy klarowną deklarację: Ja chcę być ze Zbawicielem. A być ze Zbawicielem to uwielbiać Go za te wszystkie dzieła, które Bóg daje rozkoszować się człowiekowi, które stworzył i którymi obdarował właśnie całą ziemię. Dlatego niech uwielbianie majestatu Boga przez przyczynę, spojrzenie i naśladowanie świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Pani Fatimskiej, będzie dla nas wzorem i umocnieniem, bo przecież ona dała jasny, klarowny wyraz, że Bóg zajął w jej życiu pierwsze, jedyne i wyjątkowe miejsce i że jej odpowiedź życia była całkowita: uwielbiać Boga całym sercem. Niech nasze właśnie modlitwy, pielgrzymowanie, trud, cała ofiara życia będzie przez nią uświęcona jej świętym orędownictwem, a przez łaskę pokory, o którą Boga usilnie prosimy, byśmy i my naszym życiem wyraziście dawali odpowiedź: Ty jesteś Mesjasz. Ty jesteś Syn Boga Żywego, który ratuje moje życie. Powstańmy. Przez przyczynę Matki Bożej Fatimskiej zanośmy do Boga nasze prośby. Módlmy się za cały lud Boży, za Kościół Święty, szczególnie za papieża, biskupów, kapłanów, diakonów, osoby życia konsekrowanego. Prośmy o łaskę świętości życia. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi rządzących państwami, stojących na czele organizacji, wspólnot. Prośmy, aby ich działania zmierzały do jedności, pokoju między ludźmi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się przez przyczynę Matki Bożej Fatimskiej o świętość dla rodzin naszych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Oddając orędownictwo Matki Bożej Fatimskiej, polećmy jej wszystkich chorych, cierpiących, kalekich, samotnych, ludzi potrzebujących naszej modlitwy, tych, którym ją obiecaliśmy. Ciebie prosimy. Polecajmy także intencje, z którymi przybyliśmy na to miejsce. Ciebie prosimy. Módlmy się za duszę naszych zmarłych, członków rodzin, rodziców, rodzeństwa, współmałżonków, dzieci, krewnych, przyjaciół, dobroczyńców, duszpasterzy. Ciebie prosimy. Polecajmy Panu Bogu także nas tutaj zgromadzonych, byśmy wydali owoce świętości. Ciebie prosimy. Uwielbiamy Cię, Boże, stojąc przed Twoją Matką. Wznosimy do Ciebie nasze ręce w geście zaufania i wiary. Błogosław nam i strzeż przez Chrystusa, Pana naszego. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa ciało, z wielu ziaren pszenicznych się rodzi. Jedno wino, co się krwią Chrystusa stało,
soku wielu winnych gron pochodzi, jak ten chleb, módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz całego Kościoła Świętego. Boże nasz Ojcze, przyjmij dary przez nas złożone i oświeć nas światłem Ducha Świętego, abyśmy za przykładem Najświętszej Marii Panny rozważali Twoje słowa i zachowali je w naszych sercach przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy. Ona, przyjmując niepokalanym sercem Twoje słowo, poczęła je w dziewiczym łonie i otoczyła macierzyńską troską początek Kościoła, rodząc jego założyciela, przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Gdy apostołowie oczekiwali obiecanego Ducha Świętego, łączyła swe błagania z prośbami uczniów Chrystusa i stała się wzorem modlącego się Kościoła. Wyniesiona do niebieskiej chwały otacza macierzyńską miłością Kościół pielgrzymujący i wspiera go w dążeniu do wiecznej Ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi, wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy,
To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Antonim oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, dlatego, który uczynił nas dziećmi Bożymi, dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się wołać: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, i jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, i jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję, prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, o, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
antyfona na przyjęcie Komunii Świętej, Jezus wisząc na krzyżu rzekł do swojej matki: oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia, którego miłował: oto matka Twoja. Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie Jezusowi w Najświętszym Boskim Sakramencie. Ile minut w godzinie, a godzin wieczności. Tylekroć bądź pochwalony, Jezu ma miłość. Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie Jezusowi w Najświętszym Boskim Sakramencie. Ile minut w godzinie, a godzin wieczności. Tylekroć bądź pochwalony, Jezu ma miłość. Módlmy się. Panie nasz Boże, w Najświętszym Sakramencie przyjęliśmy zadatek odkupienia i życia. Pokornie Cię prosimy, aby z macierzyńską pomocą Najświętszej Dziewicy Twój Kościół głosił dobrą nowinę wszystkim narodom i napełniał świat darami Ducha Świętego przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Zawierzmy na koniec tej Eucharystii nasze intencje, cały Święty Kościół, osobę Ojca Świętego Papieża Franciszka, jego posługę apostolską, wszystkich kapłanów, misjonarzy, ludzi chorych, cierpiących, ludzi stroskanych na duszy, również małżeństwa, o wszelkie potrzebne łaski, powierzając Matce Bożej również nasze intencje pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych krzywd, racz nas zawsze wybawiać, Panno Chwalebna i Błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Maryjo, Pani Fatimska, módl się za nami. Maryjo, Królowo Pokoju, módl się
Maryjo Królowo Polski, módl się za nami. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo, które niech umacnia nas w wierze. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmocny. Mogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Staw na Polski Tyś Królową Maryjo, Ty za nami przemoż.